Na początku i w czasie rozbudowy koła wydarzały się cudowne uzdrowienia dzięki przyjmowaniu Heilstromu. To było motywacją, aby nie odpuścić i budować dalej. Było jest to znakiem służby bliźniemu i współodczuwania z ludźmi szukającymi pomocy. Dzień dobry. Nazywam się Dieter Häusler, reprezentuję Koło Przyjaciół Bruno Gröninga, jedną z największych światowych organizacji zajmujących się uzdrowieniem na drodze duchowej. W tym roku, 2019, obchodzimy 40-lecie istnienia koła. W ostatnim odcinku mówiłem o początkach Koła Przyjaciół Bruno Gröninga. Teraz opowiem o rozbudowie Koła Przyjaciół od roku 1979. Założycielka Koła Przyjaciół Bruno Gröninga, austriacka nauczycielka Grete Häusler, doznaje w 1950 roku na wykładzie Gröninga uzdrowienia z trzech nieuleczalnych chorób. Potem tworzy w Austrii wiele wspólnot i jeszcze w latach 70. angażuje się w pracę związku założonego za życia Gröninga. Jednak w 79 roku dochodzi do rozstania. Zarząd żąda od niej złożenia obowiązków. Nagle zostaje odcięta od wszystkiego, co tak kochała. Jednak decyduje się działać dalej. I tak zaczęłam. Stück um Stück. Krok po kroku. Und eines Tages bekam ich so pewnego dnia usłyszałam w głębi duszy słowa: sale jeszcze się zapełnią. Und ich hab einfach geklopft. Po prostu wierzyłam. Po prostu wierzyłam. Das waren alles Wohnzimmergeschichten. Wszystkie spotkania odbywały się w prywatnych mieszkaniach, nigdy w hotelach czy gdzieś. Jeździliśmy zawsze do mieszkań, do chorych. To pojedyncze wizyty w domach miały zawsze bardzo osobisty charakter. I ta praca u podstaw, zajmowanie się pojedynczymi ludźmi, była najważniejsza. Ona czyniła to z miłości, aby ludziom pomóc. Aus der Liebe heraus den Menschen zu helfen. W tym roku moja mama rozważała zakończyć czy zacząć od nowa. Rozpoczęła z kilkoma przyjaciółmi, którzy ją wspierali. Założyła wspólnoty w Monachium, Hamburgu, Kolonii i innych miastach. Niestrudzona, ciągle w drodze, opiekowała się przyjaciółmi. Co trzy tygodnie jechała do Hamburga, Lübeck, Bremen, w następny weekend do Monachium i Stuttgartu, a w kolejne prowadziła spotkania wspólnot w okolicach Kolonii. Dwa razy w roku zapraszała wszystkich przyjaciół na zjazdy, które na początku odbywały się w salonie naszego domu. Wtedy przychodziło tylko kilkunastu przyjaciół. Jednak na początku i w czasie rozbudowy koła, dzięki przyjmowaniu Heilstromu, wydarzały się cudowne uzdrowienia, co potwierdzało, że decyzja była słuszna. To było motywacją, aby nie odpuścić i budować dalej. Było i jest to znakiem służby bliźniemu i współodczuwania z ludźmi szukającymi pomocy. Z czasem pojawiły się pierwsze okoliczności. Moja mama założyła również w sąsiednich krajach pierwsze wspólnoty. Na początku w Austrii, potem w Szwajcarii i we Francji. Tam było dwóch, trzech, a czasami tylko garstka przyjaciół, ale nikt nie został pozostawiony sam sobie. Opiekowaliśmy się nimi i większość z nich przeżyła pomoc i uzdrowienia. Później jeździliśmy aż do południowego Tyrolu i robiliśmy wprowadzenia czasami tylko dla jednej rodziny. Początki były naprawdę mozolne i bardzo podziwiałam niezłomną wytrwałość mojej teściowej, energię i zapał, którymi potrafiła natknąć innych. Czyniła wszystko, aby odpowiedzieć na każde wołanie o pomoc. Jeździła wszędzie, nawet jeśli zajmowało to cały weekend. Liczyli się ci, którzy tego potrzebowali. Co sześć tygodni Grete Häusler wyrusza w długie podróże. Jednak liczba przyjaciół rośnie powoli. Koło przyjaciół w Niemczech w połowie lat 80. liczy już ponad 700 osób, ale w Austrii i w Szwajcarii nie dochodzi prawie nikt nowy. Wprawdzie i tu doznają przyjaciele pomocy i uzdrowień, ale Grete Häusler ze swymi towarzyszami wciąż siedzi na spotkaniach w tych samych pokojach. Pani Häusler wyraźnie czuła, że musi wykazać hart ducha i dalej działać. Aż w końcu zaczęło to przynosić owoce. Stopniowo zaczęło przychodzić coraz więcej zainteresowanych osób i koło stale się powiększało.
Chociaż w latach 80. w spotkaniach w Austrii biorą udział nieliczni przyjaciele, to w 2006 roku w samym tylko Wiedniu jest już ponad 20 wspólnot. W stolicy Austrii odbywają się także zjazdy. Ale niezależnie od tego, czy spotyka się wielu przyjaciół, czy mało, wciąż następują zdumiewające uzdrowienia. Trwało to całe lata, a zebrało się 100 przyjaciół, potem 1000 i nawet jeszcze więcej. Bruno Gröning kiedyś powiedział: przyszedłem dla wszystkich ludzi, obojętnie jakiego wyznania, obojętnie jakiej narodowości. Obecnie mamy wspólnoty na całym świecie, w prawie 130 krajach. Strona internetowa Koła Przyjaciół jest dostępna w 29 językach, a książki o Bruno Gröningu i jego nauce przetłumaczono na 54 języki. Koło Przyjaciół Bruno Gröninga stara się kontynuować jego dzieło, tak jak Bruno Gröning życzył sobie tego za swojego życia. W następnym odcinku powiem o pracy medycznej grupy naukowej Koła Przyjaciół Bruno Gröninga. Cieszę się już na kolejne uczestnictwo Państwa na naszym kanale YouTube. Jeżeli nie chcecie opuścić żadnego odcinka, to subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę pod filmem. Do tego czasu życzę Państwu z całego serca wszystkiego najlepszego. Wasz Dieter Heusler.